pokazują wiarygodność firmy. Dwa, jednocześnie jest to reklama dla firmy, o tym się mówi, o tym się pisze. To największe korzyści takich konkursów jak Marka Śląskie. Pokazują one nie tylko solidność firm i instytucji, ale także promują wszystko to, co najlepsze na Śląsku. Marka Śląskie kojarzy się przede wszystkim z tym, że chcemy pokazać, że Śląsk to dzisiaj nie tylko monokultura przemysłowa, huty, kopalnie, ten przemysł ciężki, ale to również innowacyjna gospodarka. To coś, co dzisiaj kształtuje wizerunek Śląska, jak się Śląsk zmienia. I chcemy przez ten konkurs pokazać tych najlepszych z różnych dziedzin życia. Mamy 13 kategorii, w których nagradzamy i wyłaniamy tych najlepszych. Dla Śląska chyba są bardzo potrzebne, dlatego że Śląsk potrzebuje wizytówek, Śląsk potrzebuje promocji, a Marka Śląska jest doskonałym sposobem na promocję. A tej nigdy za wiele, co widać w regionie. Teraz Śląsk to jest kultura, sport, nauka, innowacyjność. Z tym się teraz kojarzy i powinien kojarzyć Śląsk i dlatego każda forma, czy samorządu gospodarczego, czy samorządu terytorialnego, miejskich samorządów, wojewódzkich samorządów, wszystkich razem powinniśmy się łączyć po to, żeby promować markę śląską. W 7. edycji konkursu wyłoniono najlepszych z najlepszych w 13 kategoriach. Wśród nominowanych znalazł się również zabrzański Szyb Maciej. W dziedzinie gospodarki nagrodę otrzymała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w nauce Uniwersytet Śląski, w dziedzinie kultury Teatr Rozrywki w Chorzowie. Bardzo się cieszymy, niezwykle się cieszymy. To, że jesteśmy marką, potwierdzają nasi widzowie przychodząc u nas od 34 lat. Coraz bardziej tłumnie, jest ich coraz więcej. Więc jakby wiedzieliśmy, że jesteśmy rozpoznawalną marką na Śląsku, ale to wyróżnienie jest dla nas niezwykle istotne, bo ono jakby podkreśla i potwierdza to, że te 34 lata pracy pana dyrektora Dariusza Miłkowskiego, bo przecież to jest jego dzieło, miało sens. W kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu. Nagrodę otrzymała firma Kłos, której fabryka znajduje się na terenie Zabrzańskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po raz pierwszy w historii konkursu został przyznany także tytuł ambasadora marki Śląskie, który trafił do przedsiębiorstwa Pronovum.